Czy potrafisz wybaczyć wrogowi? Bóg mu wybaczy. Naszym zadaniem jest zaaranżować to spotkanie. Al Capone. W dzisiejszym odcinku wracamy na Pomorze Zachodnie. Ponownie odwiedzamy Szczecin. Poprzednie odcinki o bandytach, donosicielach z tego regionu mocno poruszyły ich bohaterów. Na tyle, że dostaliśmy kilka pism przedprocesowych i jeden pozew. Chwilowo na polecenie sądu zdjęliśmy film pod tytułem Oczko, upadek imperium. Mamy świadomość, że podkopujemy narzuconą w przestrzeni publicznej narrację, która fałszuje obraz przestępczości zorganizowanej z początku lat 90. Wyciągamy z ukrycia życiorysy legendarnych w swoim środowisku bandytów, którzy prowadzili długoletnią nielegalną działalność. Jednak dzięki współpracy z policją oraz przychylności niektórych zachodniopomorskich dziennikarzy mogą dziś liczyć na niezasłużony szacunek. Będziemy walczyć o prawdę i sprawiedliwość dla każdej ofiary tego szczecińskiego układu. Dziś jednak nie będziemy mówić o przeszłości. Skupimy się na aktualnych wydarzeniach. Zagłębimy się w relacje między prokuratorami, sędziami oraz przedstawicielami mediów. Wracamy na chwilę do głośnej zbrodni sądowej, w której skazano na dożywocie niewinnego człowieka, czyli do sprawy Arkadiusza Kraski, który odsiedział 20 lat w zakładzie karnym za zabójstwo przy stacji CPN na ulicy Kopernika w Szczecinie, którego nie popełnił. Ważną rolę w tej historii odegrała prokurator Barbara Zapaśnik. Barbara Zapaśnik w przeszłości znana była opinii publicznej z procesów dużych grup przestępczych. Jako szeregowy prokurator doprowadziła do skazania w latach 90. wielu znanych bandytów, a następnie odeszła w stan spoczynku. 4 lata temu, mimo poważnych problemów zdrowotnych, wróciła jednak do zawodu. Między innymi po to, aby doprowadzić do końca bulwersującą sprawę skazania drobnego przestępcy za zbrodnię, której nie popełnił. Przy pomocy dochodzeniowo-śledczych forteli, pochodząca ze Stargardu prokurator, zebrała dowody na niewinność Kraski. Za zgodą swojego przełożonego, prokuratora Artura Maludego, złożyła do Sądu Najwyższego wniosek o kasację wyroku dożywocia, a następnie skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w celu przedstawienia zarzutów prawdziwemu mordercy. Na drodze stanęła jednak Prokuratura Krajowa oraz wpływy w tej instytucji pracowników zaangażowanych w przeszłości w wydanie zaskarżonego orzeczenia. Jej przedstawiciele domagali się wycofania wniosku. Sąd Najwyższy, korzystając ze swoich uprawnień, zignorował sabotaż Prokuratury Krajowej. Uchylił wyrok, wypuścił Arkadiusza Kraskę na wolność, a także przekazał materiał dowodowy do ponownego śledztwa. Zakończona sukcesem kasacja wywołała w pewnych kręgach prokuratorsko-sędziowskich wściekłość. Uczciwość i szacunek dla prawdy ściągnęły na skromną prokurator lawinę zakulisowych ataków ze strony jej zawodowego środowiska. Uchylenie wyroku dożywocia w tak głośnej sprawie osłabiło w oczach opinii publicznej zaufanie do profesjonalizmu oraz nieomylności polskiego wymiaru sprawiedliwości. W tym momencie na scenie pojawia się redaktor Adam Zadworny ze szczecińskiej Gazety Wyborczej. Redaktor Zadworny jest znajomym sędziego Macieja Strączyńskiego. Kolega redaktora Zadwornego był 20 lat wcześniej przewodniczącym składu sędziowskiego, który wydał niesłuszny wyrok skazującego Arkadiusza Kraskę na dożywocie. Sędzia Strączyński jest obecnie prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie z nadania ministra Ziobro. Wcześniej zajmował podrzędne stanowisko w Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Początkowo dziennikarz był zwolennikiem tezy, iż Kraska został wrobiony.
Taka opinia miała znaczenie o tyle, że dziennikarz w latach 90. był towarzysko powiązany z pojawiającymi się w aktach sprawy świadkami. Złodziejami samochodów, którzy razem z zastrzelonymi byli członkami zorganizowanej przestępczości. Dziś możemy przeczytać zeznania Tomasza S., pseudonim Tomek Karateka, i Marka K., pseudonim Kapsel, złożone w 1999 roku. Obydwaj chętnie współpracowali ze śledczymi, udzielając wyczerpujących informacji. Nastawienie Gazety Wyborczej zmieniło się wraz z ogromnym sukcesem Barbary Zapaśnik. Na łamach tego szanownego dziennika czytelnik przeczyta jedynie wyrwane z kontekstu fragmenty, które składają się na szerszą całość. Wybrane przez redaktora Zadwornego elementy podważają siłę i wiarygodność materiału dowodowego. Autor właściwie uspokaja potencjalnych sprawców, sugerując, iż zbrodniarze mogą uniknąć kary z powodu upływu czasu. Przeprowadza wywiad z człowiekiem, który według świadków strzelał na ulicy Kopernika. Szczeciński kryminalista ma okazję publicznie podważyć wieloletnie ustalenia prokuratorów. 1 czerwca 2023 roku Gazeta Wyborcza drukuje artykuł, którego bohaterem jest prokurator Zapaśnik. Domagający się apolityczności w prokuraturze szanowany dziennik już w tytule szeregową prokurator z 40-letnim stażem, która nigdy nie zajmowała żadnych funkcji kierowniczych, nazywa prokuratorem dobrej zmiany. Określenie ma sugerować, że Barbara Zapaśnik nie jest pełnoprawnym funkcjonariuszem państwowym, a jedynie przypadkowym beneficjentem aktualnego układu politycznego. Z tekstu czytelnik może się dowiedzieć, iż prokurator, prowadząc poważne śledztwa, zwerbowała do współpracy recydywistę Adama Cohena, oszusta, który za łagodny wyrok postanowił wydać swoich kompanów. Analizując jego wyjaśnienia, zbierając inne potwierdzające jego wersję dowody, Barbara Zapaśnik lojalnie wnioskuje na etapie tworzenia aktu oskarżenia o złagodzenie kary dla przestępcy. Zgodnie z umową uchyla kryminaliście tymczasowy areszt. Kilka tygodni po wyjściu na wolność Adam Cohen znów popełnia szereg przestępstw i na wniosek Barbary Zapaśnik wraca za kratki. W ramach represji za powrót na drogę przestępstwa prokurator wycofuje wniosek o łagodniejszy wyrok. Zdolny oszust, ale marny obywatel, nie rozumie, jak funkcjonuje państwo prawa. Reemigrację na państwowy WIKT uznaje za zdradę ze strony prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo to Cohen ponownie podejmuje współpracę z organami ścigania. Tym razem, uzbrojony w podsłuch ukryty w długopisie, rejestruje czynności procesowe, w których bierze udział, oraz prowokuje prokurator Zapaśnik do półprywatnych rozmów. W marcu 2022 wysyła 40-stronicowy donos do prokuratury krajowej w Szczecinie, w którym opisuje domniemane przestępstwa popełnione przez prokuratorów z prokuratury regionalnej w Szczecinie. O istnieniu nagrań redaktor Adam Zadworny informuje w artykule mającym na celu skompromitowanie prokurator Zapaśnik w czerwcu 2023 roku, gdy sprawa podsłuchów jest już tajemnicą Poliszynela. Materiały miały zawierać dowody na skandaliczne zachowanie naszej bohaterki. Jednak mimo upływu czasu, dalej pracuje ona w prokuraturze regionalnej i prowadzi ważne śledztwa. A co istotne, utrwalone przy pomocy szpiegowskiego długopisu materiały są w dyspozycji prokuratury krajowej, gdzie, jak nas informuje redaktor Adam Zadworny, Barbara Zapaśnik nie jest lubiana. Dziennikarz, uprawiając systematycznie slalom między faktami, próbuje podważyć również merytoryczne przygotowanie szczecińskiej prawniczki do zawodu prokuratora. Autor w tym samym artykule przywołuje sprawę Arkadiusza Kraski. Informuje, że prokuratura krajowa uznała dowody na niewinność skazanego za domysły i spekulacje. Nie dodaje już, jak wspomnieliśmy, że Sąd Najwyższy uchylił zbrodniczy wyrok i nakazał wznowić śledztwo. Wszystko na bazie dowodów zebranych przez Barbarę Zapaśnik. Po lekturze publikacji w Gazecie Wyborczej oraz wywiadu z Adamem Cohenem
Czytelnik odnosi wrażenie, że ten miły i sympatyczny młody człowiek, który skrzywdził dziesiątki Polaków, syn kapitana żeglugi wielkiej i pani psycholog, jest ofiarą sadyzmu przestrzegających prawa funkcjonariuszy państwa polskiego. Redaktor Adam Zadworny z zadziwiającym spokojem wysłuchuje żali wielokrotnego oszusta, który zarzuca prokurator Zapaśnik, że zepsuła mu weekend w Gdańsku, oczekując od niego, że stawi się na przesłuchanie w sobotę w Szczecinie. Wbrew pozorom, Adam Cohen nie jest na tyle inteligentnym człowiekiem, aby zrozumieć, po jak kruchym lodzie stąpa. Jak już wspomnieliśmy, w ramach zemsty na prokuraturze regionalnej w Szczecinie napisał 40-stronicowy donos, w którym oskarża funkcjonariuszy organów ścigania o działania niezgodne z prawem. Godząc w ich dobre imię, musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami, jeśli jego oskarżenia okażą się bez pokrycia. A jak wspomnieliśmy, nawet podsłuchy, o których mowa w artykule Adama Zadwornego, nie przyniosły żadnych konkretnych działań przeciwko prokuratorom z prokuratury regionalnej w Szczecinie.